liczna jest ta sukienka. Jabłka, pomarańcze, gruszki. Porcja makaronu taka ma, widzicie? Bardzo fajna ryba. Pan kawałek wątroby to robi takie, wiesz co, szaszłyki chyba, oni to jedzą. Okazuje się, że my tu więcej mamy takich pacjentów. A tutaj ta dziewczynka też jest. I nie wiem, jak to się wszystko dalej potoczy. Zamykamy chatę i idziemy na zakupy. Jest tutaj Osho i chcemy zobaczyć, co uda nam się kupić. Nie mamy daleko do miasta. Taką tutaj dróżką idziemy. Dzień dobry, kozy. O. I tam zaraz na końcu widać, tam jest główna droga w poprzek leci i tam są jakieś różne sklepy, stragany. Chciałabym kupić rybę, jakby się dało. Jedne, jakie fajne te małe koziołki są. Śliczne. I oczywiście patrzą się, jak zwykle, dzień dobry, na Belę, bo im się wydaje, że to jest mała kózka. Zobaczcie, jakie ładne. No nie bójcie się, dzieci. Nie bójcie się. Zobaczcie, jak się jej przyglądają. Wszędzie to samo. Dobra, idziemy. Ta miejscowość nazywa się Dangane i jest dość popularnym miejscem dla turystów lokalnych tutaj z Senegalu, ale także białych, tak więc teraz w Cimy właśnie jest sporo białych. Tutaj właśnie stragany pod turystów, ale wtedy nikogo nie było, a teraz tutaj sporo jest tych turystów. A tutaj jest pan, który jest właścicielem. Gdzie? A Billy? Billy jest w samochodzie. In the car. Yes, sleeping. Yes, yes. Yes. Je suis là. Ah, tu es pas là. Je suis là. Ah. Il est toujours là. Non, non, non. Le métier de grand-père, il a. Yeah, I'm going to meet you, Billy. Yeah. Pan, pan tutaj robi herbatę. Co pan tutaj robi właśnie? Yeah. A pan jest kowalem. Yeah. Look. Aha, aha. Pan mi pokaże. Look. To jest właściciel tej małej pacjentki naszej, którą my mamy. I pan właśnie codziennie mówił nam, bo przychodzi do niej patrzeć, jak ona sobie daje radę. I mówi, potem muszę iść do pracy. I teraz mogę zobaczyć, co ten pan robi. Aha, on coś tam podgrzewa. No. I co to z tego będzie? I walk in share. Share. A, no, no, no. Tak? To jest srebro. Okej. Okay. To pan pewnie robi tutaj. O. Okej. Okay. I pan będzie robił naszyjnik, pan mi tutaj pokazuje. Ma jakieś różne narzędzia. O, tutaj jest jakiś stragan. Mają, co mają? Jabłka, pomarańcze, gruszki. Dobra, to możemy przyjść potem. O, widzicie? Żeby nie była gołosłowna. Jest sporo turystów. Większość z nich w podeszłym wieku. Ale widzieliśmy też młodsze dziewczyny. Te, co tańczyły na plaży. Zobaczcie, jakie ładne sukienki. Śliczna jest ta sukienka. Jedna i druga. Piękny wzór. Ja swoją sukienkę kupiłam za 8 dolarów. Więc dobra cena. No to te sukienki są za 5000. To jest naprawdę dobra cena. O, tu są też różne warzywa. Okej. Super, ryby suszone. A tu są ryby. To tutaj jest ten, to jest właśnie ten butterfish.
To. To. Lot. Domi. Aha. So how much is this? Domil? Oui. No fajnie. I wiecie co? Patrzcie. Tutaj nie zawyżają cen. To jest właśnie ten butterfish, który żeśmy już jedli przedtem. Bardzo fajna ryba. Pani nam tu pięknie wydaje resztę, bez marudzenia, bez kombinowania. Super. Super, merci. Idziemy dalej. Znowu tutaj ładne sukienki. Inne, nawet nie wiem co tam pan sprzedaje. Tutaj miotły i różne takie rzeczy. Apteka. Tutaj można doładować telefon. O, ty, jajka są. Co? Jajka. Wiesz co, weź jajka. Nawet weź nawet z 10, wiesz? Ale to jeszcze, to nie jest jeszcze ten oszon, nie? Tamten ma więcej rzeczy? Bo tutaj widzę, że mają groszek. W większości sklepów są takie podstawowe produkty. Dużo napoi, dużo słodyczy. Majonez, groszek, puszki rybne, olej. No takie bardzo podstawowe. A herbatę z ciekawości sprzedają na sztuki. Cukier też sprzedają na przykład w takich małych torebkach. To jest po prostu porcja cukru. Porcja makaronu taka mała, widzicie? Porcja jakiegoś pieprzu i innych przypraw. Wszystko po prostu tak na jeden raz. I tutaj są takie ich przyprawy, które oni używają do praktycznie wszystkiego, nie? Takie od razu gotowe mieszanki. Bardzo u nich popularne. Sawa? Tutaj u pana kupimy jogurt, ale nie, ja nie, bo tutaj nie wiem co tam pan ma. To nie, just yogurt. Yogurt. Ok? No, this. Yeah. Ok, yogurt. Ok, thank you, one, yes. Pan ma tam lodóweczkę, tak? I w lodóweczce jest. I pan ma w lodówce wszystko. I dają do woreczka. Bardzo dobry jest ten ich jogurt. Wiecie, to taka śmietana. Oni to nazywają jogurt, a to po prostu jest śmietana. Ale jest po prostu wyborna, bo żeśmy brali w innych miejscach. Kupimy ogóreczki. No, Poland. Angle. English. English. Yeah, we speak English, yeah. But we are from Poland. English. Yeah. Thank you so much. Thank you. Pan nas jeszcze tutaj namówił, żeby wziąć. Tutaj jest jakaś taka, o, taka kasza. Oni jedzą z tym jogurtem. Zobaczymy, co to jest. Popróbujemy. Okay, merci. I tutaj jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj kawałeczek dalej jest market Osho. Proszę bardzo. Żebym nie była gołosłowna. Teraz zobaczymy, co mają w środku. Proszę bardzo. Tak wygląda sklep Osho w Changan. No piękny, prawda? No, zaraz zobaczymy, co tam się uda nam kupić. Popatrzcie, tutaj jest kokosowe wnętrze, kokosa, nie? Z orzechu kokosa. To wezmę na próbę, jeszcze czegoś takiego nie jadłam z puszki. I groszek mój ulubiony, tak więc biorę dwie. Groszek kosztuje tutaj 1250 franków tych miejscowych. Przelicznika jeszcze się nie nauczyłam, tak więc gdzieś tam podam, ile to kosztuje. Jest olej, majonez, jakieś ryby,
O, tuńczyka to bym mogła wziąć. 1300 i 1000. A nie, już widzę. Tutaj są te kawałki tuńczyka, a tutaj jest ta paćka, nie? No, to ja wolę już zapłacić więcej i wiem, co jem. Tutaj jakaś inna konserwa rybna, ale tu kupiliśmy rybę, to nie potrzeba. No, i takie podstawowe produkty, dżem, cukier, kawa, herbata, płatki. Generalnie jest wszystko, tylko po prostu nie jest załadowane tak jak u nas. My jesteśmy przyzwyczajeni, tylko po prostu po parę sztuk wszystkiego. Więc fajnie. O, nawet mleko w kartonie mają. I zobaczcie, pani w pracy ma dzieciątko. Jak żeśmy przyszli, to karmiła piersią. I tak się pracuje w Afryce, tak? Tak? No. Bardzo drogo żeśmy w tym Auchan zapłacili, bo zapłaciliśmy 9 tysięcy za te dwie puszki groszku, tuńczyka, paczkę ciastek, bo tam dla chłopaków musiałam kupić. Już nie pamiętam, czy coś jeszcze miałam, ale 9 tysięcy to dużo, bo za tą rybę żeśmy zapłacili 2 tysiące, tak więc drogo. Jak wszędzie, takie miejscowe rzeczy są tanie, a takie rzeczy, które są sprowadzane, to drogo, drogo. Chodźcie dzieci. Dzieci ładnie już się uspokoiły. Idą pięknie na krótkiej smyczy. Proszę bardzo. Patrzcie, tutaj wypatrzyłam. O, pan ma sprzęt. Widzisz? Może byśmy dla psów wzięli. Wiesz? Bo takie podroby pan ma tu, jelita. To weź. I nie wiem, co on tak tu robi, takie wiązki jakieś robi. Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi, ale tak, czekaj, pan tam kroi kawałek żołądka. Aha. Co, weźmiemy trochę tego? Aha. Do psów? No, poczekaj, spytamy się, ile to kosztuje. Espanol un poco. Okej. Troszeczkę. Co, ze trzy takie? No, ze trzy takie może, no. Pan kawałek wątroby to robi takie, wiesz co, szaszłyki chyba oni to jedzą. Bo to kawałek wątroby, kawałek tego. O, to byśmy tak, on tutaj. Tutaj nam. Super. O, i dzieci będą miały co jeść. No, bomba. Bo wiecie. Znaleźliśmy fajny stragan, jest marchewka. Wezmę marchewkę, wezmę kapustę jakąś, pani tu ma, o, może być, co jeszcze pani tu ma, to ja nie lubię, oberżynę mamy, co jeszcze pani ma, rybę suszoną, dobra, tyle u pani, okej, okay. Maniok? Maniok? Nie, nie. No, a może? O, może ten. O, ten. Okej. Okay. Super. No, tak. Oni tu nazywają to kasawa. To mi odpowiada. Ale tamto nie. I oni mają te. U nas to są pomidory. Oni gotują zielone, nie? Te nasze, my nazywamy to bycze serce. Oni to używają, jak są zielone, bo one są twarde, zbite i po prostu je gotują. Przydałby się jeszcze ogórek, bo pani tam nie miała ogórka i może jakieś owoce. Zobaczymy zaraz. O, pięknie, zobaczcie jak oni ładnie idą. Super. No. Równej kroku, poczekaj Tobi. O. Dobra, idziemy. No, powiem wam, że z trójką to ciężko już by było, z dwójką to już jest wyzwanie. O, tutaj jest taki ładny stragan, jest nawet sałata. Rzodkiewka, wszystko jest. Ale ogórki. Fajnie. A nie, tam nie ma ogórki, są ogórki. No to dobra, to idź po ogórki albo trzymaj je. I ja. O, karot już mamy i tomat, ale weźmiemy ogórki, tak? Ogórki. Ogórki, super. On je? A nie, tomaty no. No. Aha. Bonjour. Qu'est-ce que c'est?
1 kilo może być, tak. Madame? Mamy ogórki. Korżet? O tak, ale... O nie, 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 kilo to za dużo. One. Madame, just one. No, one. One jest. Ty, chyba, że zrobimy leczo. Dobra, dawaj. Dwa la. A kilo? 1 kilo. Tak, poczekajcie. O jeny, bo tu 3 stregany są. Jedna pani, druga pani. I trzecia pani, momencik. Fasolkę nie, thank you. O, ktoś nas tu zna. Bonjour. Ça va? A, dziewczyny były na plaży, to pamiętają. Popatrzcie, jaki piękny koń. Udekorowany. I drugi konik. Rozumiem, że można wynająć sobie transport. Po prostu. Bardzo fajne. Bardzo fajni ludzie. Fajne, fajne panie. Wszyscy są tacy, wiecie, sympatyczni, mili, spokojni, nie są nachalni. Wydają resztę, to po prostu wow. Polecamy. No, a dziewczyny tam za nami, za plecami wołają. Biali cukierki, ale śmieją się, tak więc rozumiem, że to nie jest tak na serio. Nie kupiłam tak dokładnie wszystko, co bym chciała, ale coś tam mamy i z głodu, co dam? Co? Z głodu nie umrzemy. Tak więc idziemy do domu. Dobra, chodźcie dzieci. No i dobra, a wracamy do naszego obozu. A Tobiaszka już puściłam, bo on jest grzeczniejszy niż Bella. A Belę jeszcze potrzymam na smyczy, bo ona to lubi tak się szwendać i gdzieś pójść i po prostu potem człowiek musi, nie może się dowołać. I jak to mówią go... Ojejku, poczekaj, bo chciałam cię nagrać. Mówią, że rany goją się jak na psie. Popatrzcie, jak pięknie się wszystko goi. Bardzo ładnie. Ma pełno energii. Nie ma już tego wzdętego brzuszka. O, nawet nie można jej utrzymać. Okej? Okay? Pełno gości mamy. Co chwilę ktoś przychodzi. Słuchajcie, okazuje się, że my tu więcej mamy takich pacjentów. To nie jest ta dziewczynka, bo nasza tam jest w samochodzie, ale tu chłopcy przyszli z 2 pieskami. Tam jest jeden, już pokazuję, taki czarniuszek, który ma się znacznie lepiej. Dzień dobry. Tak, taki większy jest, widać fajnie podrośnięty, bo nie jest tak zainfekowany. A tutaj ta dziewczynka też jest w takim opłakanym stanie, żeśmy ją... No dużo ma już wyciśniętych, ale jeszcze troszeczkę ma. Zaraz ja ją tu obejrzę i wycisnę, bo widzę, że ma tutaj na pyszczku. O, o, widzicie? O, wyłazi. O, jedną ręką. Okay, see you tomorrow. Tomorrow, okay? Powiedzieliśmy tym chłopcom, daliśmy trochę karmy, trochę tych pestek z dyni pomieszałam. Pokazaliśmy, jak namoczyć. Powiedzieliśmy, żeby ich to nakarmili wieczorem i żeby przyszli jutro. To jeszcze posprawdzamy. To jest pan właściciel, który się cieszy. Za każdym razem, jak ją widzi. No, powiem wam szczerze, że mamy niezły orzech do zgryzienia. Próbujemy tutaj ocenić sytuację. Ten pan, właściciel tego pieska, jak przychodzi rano, to zachowuje się trochę inaczej, a potem inaczej. Tutaj teraz przyszedł nam gościu, powiedział, że on pije alkohol. Wiecie, ja to tam się tam nie znam, trudno powiedzieć, co on tam pije, jara, czy nie wiadomo co. Ale taki trochę mniej kontaktowy. No i teraz, wiecie, nasze zmartwienie jest takie, że my nie chcemy zostawiać psa, znaczy nie ma dla nas problemu zostawić
tego pieska komuś, kto wiemy, że będzie dbał i że ten piesek jest bezpieczny, ale mamy problem z zostawieniem pieska komuś, kto nie jest odpowiedzialny. I nie wiem, jak to się wszystko dalej potoczy. Dla małej dzisiaj mam wątrobę z tej ryby, bo ona ma taką fajną wątrobę z płatkami owsianymi. I to na surowo jej dam, surową tą wątrobę. A moje drugie dzieci, pozostałe dzieci dostaną kawałki kurczaka. Kupiliśmy całego kurczaka i tam to, co po prostu my nie zjemy, to oni świetnie sobie tutaj zjedzą. A tutaj jakiś, o, tak? To będzie fajne śniadanie. I potem jest tutaj, oj, uwaga, a resztę ugotuję, ale to już muszę rozdawać, tak więc nie ma czasu. Zawsze najpierw Tobi i popatrzcie, ładnie siedzi. Tak fajnie trzeba wytrenować właśnie psy, żeby był cisza, spokój. Bela, chodź tu. Chodź tu, Bela. Proszę. I maluszek. Proszę. Jeny, zobaczcie, jak ona wcina po prostu. No, to jest zawsze oznaka powrotu do zdrowia. No jak widzicie, jeszcze straszna chudzinka. No szczeniak w żadnym wypadku tak nie powinien wyglądać. No, powylizuj sobie wszystko. Tam jeszcze zostawiłaś trochę. Już, nie? Pięknie, no. Zadowolona? Daję jej teraz 5 razy dziennie. Potem zmniejszę do 4, 3... No, a dorosłe pieski 2 razy dziennie. Tak, Tobi? Zaraz dostaniesz jeszcze kawałeczek, bo ty jesteś duży. A dla Beli taka nóżka to wystarczy w zupełności i to będzie dla niej śniadanie. O, a Tobi jeszcze dostanie dokładkę. Proszę. I jeszcze tutaj jeszcze jedną mam. O. No, on to połyka w całości, nawet nie pogryzł. Co, Tobi? Masz siostrzyczkę, tak? Masz siostrzyczkę małą? O jeny! Energia rozpiera po prostu. No i co? No, trzeba bić. Bel, aha, Tobi jest bardzo łagodny. Bela niestety ma w nosie, ucieka. O, tam se wejdzie pod auto i dajcie mi święty spokój. A Tobi cierpliwie czeka, aż dziewczynka podrośnie. To będzie handful, ci powiem. Aha. To nie będzie takie święte. No nie, nie. To mały urwis. Yeah.
ten jogurt, który tutaj oni nazywają jogurtem, to po prostu jest śmietana. I ta śmietana jest słodka, posłodzona. Przedtem, żeśmy kupili taką śmietanę, nie była posłodzona, a ta akurat jest posłodzona. No nie szkodzi. A ta kasza, którą tu kupiliśmy w tym woreczku, nie? To tak nie wiedzieliśmy, co to za kasza. Dalej nie wiem, co to jest za kasza. No to jest po prostu kasza, taka kaszka. Ona jest po prostu ugotowana, nie jest solona, ani nie jest słodzona, tak więc z tym jogurtem bardzo fajnie pasuje. I ja sobie do tego jeszcze wezmę owoc papai. Ja już wspominałam, że to jest bardzo zdrowy owoc i wiecie co, wszystkie części tego owoca są zdrowe. Trzeba też jeść peski. Te peski nie są może najsmaczniejsze. Jak ktoś nie mógłby się przemóc, to można sobie je ususzyć. Ja suszę te pestki i potem zetrzeć i używać tak jak pieprz, no po prostu jako przyprawę. To podobne jest trochę jak jest wysuszone w smaku do pieprzu. Jak się z innymi przyprawami pomiesza, to będzie dobrze. Wszystkie części można wykorzystać, nawet skórkę. Ze skórki można zrobić sobie fajną maskę. Po prostu rozetrzeć na twarzy, potrzymać chwilę. Ale uważajcie, żeby za długo nie trzymać tych skórek, tego kwasu, dlatego że właśnie jest dość silny. Z tej papai robi się właśnie takie maski złuszczające. Tak więc kobiety to będą wiedziały, o co mi chodzi, więc uwaga właśnie, żeby... Ojej! O, jakaś akcja! Fałszywy alarm. Właśnie ktoś kiedyś mnie się pytał tam gdzieś w komentarzach, jak ja dbam o urodę w trakcie podróży. No właśnie tak dbam. Korzystam z tego, co po prostu znajdziemy po drodze. Nie kupuję żadnych jakichś drogich kosmetyków, masek ani niczego, nie biorę zapasu, bo zawsze się znajdzie jakaś glinka, jakieś owoce, z których można sobie zrobić naturalną maskę. Tak więc wracając, rozcieram po twarzy i zostawiam. Jakby ktoś miał wrażliwą skórę, to pierwszy raz proponuję rozetrzeć i zmyć wodą i zobaczyć, jak skóra reaguje. A potem, jak reaguje dobrze, to po prostu rozetrzeć i nie zmywać. Takie to moje sekrety. Tutaj jest bardzo smaczna wątroba, którą spróbuję zaraz pokazać. Może i nie. A może i nie? Poczekaj. No ciągnij, wiem, że... Kurwa, to ja już z tego nic nie zjem do ch... Cicho być, no. O, idzie wątroba. Jest bardzo smaczna, duża i smaczna wątroba. Jak dla kogo, my? No dobra, to wygląda okropnie to. Tutaj są stragany. Ja już sobie kupiłam jedną sukienkę, bo właśnie nawet mają bardzo dobre ceny. I można też kupić różnego rodzaju lokalne dzieła. Dobra, ale my musimy przede wszystkim kupić... Co tutaj się dzieje? Nie wiem, o co chodzi. Ale chciałam wam... Coś się kłócą. Nie będę tam nagrywać tamtą stronę. Pokażę wam tylko taka fajna figurka. Dobra, lecimy. Lecimy? Czapka. Zdjęłam czapkę. Lecimy, bo trochę nam się zeszło z tym karmieniem psów i tak dalej, a tutaj potem oni na lunch zamykają stragany, a ja muszę dzisiaj pokupować różne rzeczy.